No faktycznie, przez ostatnie kilkanaście lat mam taką podwójną rolę rodzica i właściciela i w takiej kolejności to traktuję przez te lata, aczkolwiek szkoła ma dużo więcej lat niż moje dzieci do niej uczęszczają. Bywa trudne, czasami bywa śmieszne, jak moje dzieci jako młodsze w podstawówce przychodziły z pytaniem od swoich kolegów i koleżanek z klasy, jak ktoś ich zdenerwował. Tato, a czy ty kogoś możesz wyrzucić ze szkoły? Czasem trudne, bo zazwyczaj jestem aktywny, a w takim gremium rodzicielskim próbowałem się powstrzymywać, żeby no nie wpłynąć jakoś w taki dominujący sposób jako właściciel, albo nie być postrzegany jako właściciel, być w roli rodzica cały czas. No życiowo oczywiście to, że jestem tatą, to jest ważniejsze. W kontekście szkoły staram się to łączyć, no bo to też w taki sposób... Z Adamem Kalbarczykiem, z Januszem Kalbarczykiem prowadziliśmy, czy zakładaliśmy, od początku takie założenie istnienia szkoły było, że chcemy taką szkołę mieć, do której chcielibyśmy, żeby nasze dzieci chodziły i to się udało. Szkoła to oczywiście ludzie, byliśmy wyjątkowi, bo byliśmy jedyną szkołą, która miała budynek szkoły, prywatną szkołą, która miała budynek szkoły, no ale tylko mury. Tak wypełniają ją ludzie, dzieci czy uczniowie, nauczyciele, pracownicy. I to, co wyjątkowego udało się zrobić, a co nie było łatwe na samym początku, to no, cały czas oczywiście funkcjonujemy w jakichś ograniczeniach, a na początku te ograniczenia były, czy doskwierały mocniej. Finansowe, organizacyjne i sprowadzało się do tego, że chcieliśmy robić bardzo dobrą szkołę, no ale potrzeba było tych kilkuset absolwentów, tych kilka tysięcy członków rodzin, którzy szkołę zobaczyli, żebyśmy dotarli do wystarczającej liczby kandydatów, żeśmy mieli taką sytuację jak teraz, że szkoła jest bardzo popularna i trudno się do niej dostać. Mamy szansę wybrać, mam możliwość wybrać uczniów, a nie tak jak było na początku, że musieliśmy funkcjonować w bardzo dużych ograniczeniach. Mogę powiedzieć, że trochę zazdroszczę moim dzieciom, bo powiem na razie za Antka, no za Zuzię może przy następnej okazji, jak już skończy szkołę. No bo jak Antka by zapytać o to, się bez wahania, nie będzie miał chwili zawahania, odpowie Sor Marcin. I na dodatek jeszcze za Sorem Marcinem wymieni kilka osób. Panią Elizę, panią Elenę Zaruk i kilka jeszcze. To on ma o tyle łatwiej, że ma taki uosobiony, konkretny wzór nauczyciela. No i ja pewnie przez całe swoje życie, na pewno przez całe życie miałem trochę więcej nauczycieli, ale takiego jednego bym nie potrafił wskazać. Natomiast takie cechy dobrego nauczyciela, wyjątkowego nauczyciela w kilku moich nauczycielach, profesorach bym odnalazł. Przede wszystkim to tacy, którzy powodują, że się chce uczyć i że ma się z tego frajdę, nie może się doczekać następnej dawki wiedzy na ten temat. I jednym z takich moich nauczycieli był mój profesor od handlu zagranicznego na studiach, który dzisiaj jest rektorem. Wykłady prowadził w bardzo chaotyczny sposób, ale chciało się jego słuchać i chciało się doczytać to, co było przedmiotem wykładu. To taka osoba, która potrafi i zainspirować, i wydobyć z ucznia, być jego mistrzem, wydobyć jego, ze swojego ucznia pasję, chęć poznawania, uczenia się, zdobywania wiedzy.